Paweł Nowak, zapraszam na sport. Robert Prygiel nie jest już trenerem Ceradu NA Czarnych Radom. Wojskowi w środę dostali lekcję siatkówki od lidera rozgrywek. Dominacja. To słowo dobrze opisuje boiskowe wydarzenia w środowy wieczór podczas meczu Ceradu NA Czarnych Radom z grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Lider był bezlitosny dla Radomian i wygrał bez straty seta. To spotkanie było ostatnim, w którym drużynę wojskowych poprowadził Robert Prygiel. Radomianin pożegnał się z Czarnymi. Był pierwszym szkoleniowcem od sezonu 2013-14, za wyjątkiem kampanii 2015-16, kiedy był asystentem Raula Lozano. Więcej o sytuacji w obozie Radomian powiemy w programie Tiebreak, którego premiera w czwartek, 14 stycznia o godzinie 18:05 w telewizji Dami i na portalu codzadzień.pl. Leclerc, moja Radomka Radom w piątek, 15 stycznia zagra na wyjeździe z liderem Tauron Ligi, deweloperem Skyres Rzeszów. W piątek, 15 stycznia w Rzeszowie Leclerc, moja Radomka rozegra kolejny mecz na szczycie Tauron Ligi. Tym razem pojedzie na teren lidera, czyli deweloperu Skyres. Oba zespoły dzieli tylko punkt w tabeli. Podopieczne trenera Stefana Antigi mają 35 oczek, a Radomianki 34. A więc w przypadku zwycięstwa w piątek Radomka awansuje na pierwszą pozycję w tabeli. Warto jednak zaznaczyć, że Rzeszowianki mają o jeden rozegrany mecz mniej. Początek meczu deweloperu Leclerc, moja Radomka w piątek, 15 stycznia o godzinie 17:30. Piłkarze Radomiaka przeszli badania lekarskie i mogli rozpocząć przygotowania do wiosennej części sezonu. Na pierwszych zajęciach był Dominik Banach, którego transfer zapowiada zmiany kadrowe w ekipie Zielonych. W zajęciach uczestniczył młody 18-letni piłkarz Dominik Banach. Do tej pory był zawodnikiem Opolanina Opole Lubelskie. Grał na pozycji skrzydłowego i wyróżniał się skutecznością. Natomiast zabrakło na zajęciach Słowaka Milana Kwocery. To z kolei pierwszy zawodnik, który stracił miejsce w Radomiaku. Milan od nas odszedł, to już decyzja była podjęta w grudniu. Dominik przyszedł, tak, to jest młody, utalentowany zawodnik, któremu dajemy tutaj szansę też rozwoju. Co do następnych nazwisk, ja uważam tak, to jest dosyć długi okres. Do pierwszego meczu mamy sporo czasu, musimy każdą decyzję gdzieś przemyśleć. Na pewno ktoś od nas odejdzie, ale też ktoś do nas przyjdzie. Był też Dominik Sokół, który wrócił z wypożyczenia do GKS Jastrzębie-Zdrój. W pierwszych zajęciach frekwencja była wysoka. U zawodników wyczuwało się głód futbolu. Nastroje są dobre. Zawodnicy mieli oczywiście odpoczynek, ale w tym czasie też realizowali pewne nasze zalecenia. Dzisiaj pierwszy trening, wszyscy są praktycznie zdrowi. Jeszcze mamy część zawodników, którzy niestety nie dojechali do nas z różnych tam przyczyn i czekamy na nich, ale poza tym dzisiaj mamy 30 zawodników na treningu, także jest to dosyć duża grupa. Też paru zawodników testujemy, paru zawodników jest nowych, także jak na pierwsze zajęcia to myślę, że jak najbardziej wszystko ok. Radomiak ma już plan sparingów. Wiadomo też, że Zieloni tym razem nie wyjadą na zgrupowanie kondycyjne. Wchodzimy w ten okres taki przygotowawczy, dosyć mocny. Też nie zapominajmy, że w międzyczasie mamy spotkanie w Pucharze Polski z Lechem Poznań, co musimy brać pod uwagę. Trenujemy dwufazowo. Oczywiście będziemy wykonywali różne rodzaju testy, gry wewnętrzne, potem gry kontrolne. Zaplanowane mamy praktycznie wszystko do pierwszego meczu z Widzewem, ale też w tym roku ze względu przede wszystkim na pandemię nie wyjeżdżamy na zgrupowanie, trenujemy na własnych obiektach. Na pierwsze zajęcia przyjechał Patryk Mikita, który leczy kontuzję. Skrzydłowy Radomiaka wznowił treningi, ale na razie pracuje indywidualnie. Patryk dzisiaj był obecny, rozmawiałem z nim, przyjechał tutaj do chłopaków na te pierwsze zajęcia. Wszystko układa się bardzo dobrze, już trenuje indywidualnie pod okiem fachowców, natomiast z nami, z tego co mi przekazał, czeka na decyzję lekarską, może dołączyć pod koniec stycznia już do treningów razem z drużyną, ale jeżeli będzie wszystko dobrze, zdrowotnie. W niedzielę 17 stycznia Radomiak rozegra pierwszy sparing. Będzie to wewnętrzna gra zespołów Zielonych. Spotkanie zostanie rozegrane na boisku przy ulicy Rapackiego. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.